uwagę na obietnice, na bardzo wiele obietnic, które niestety nie znalazły pokrycia w ciągu ostatnich 2 lat i na takie hasła, które co pewien czas rzucane są przez premiera albo przez ważne osoby z kręgu Platformy Obywatelskiej. I proszę Państwa, ja powiem tak, służba zdrowia, to co dotyka każdego z nas, w ciągu ostatniego roku Dolny Śląsk znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji. Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia jako jedyny w Polsce, o czym Państwo pewnie wiecie, znalazł się w takiej sytuacji, że na listopad i na grudzień zaczęło brakować dla szpitali pieniędzy. Skąd to się, proszę Państwa, wzięło, że jedyny oddział w całej Polsce ma takie problemy w tym roku? No, bierze się to ze złego zarządzania Dolnośląskim Oddziałem przez pana Dworaka, którego w tej chwili już nie ma na tym stanowisku, ale który narobił sporo fermentu i zamieszania w służbie zdrowia. Zaczęło się w styczniu, kiedy gabinety specjalistyczne były zamknięte, ponieważ rzekomo dyrektorzy źle podpisali umowy. Potem okazało się, że jest to oczywistą nieprawdą, ale pacjenci odchodzili, nie byli przyjmowani, było zamieszanie. Potem mamy czerwiec, kiedy chciano zmniejszyć kontrakty szpitalom. Tutaj był protest dyrektorów szpitali, a także samorządowców, czyli organów prowadzących. I pan dyrektor Dworak się z tego wycofał, podpisując kontrakty tylko na 4 miesiące. Po czym przyszedł listopad i grudzień, okazało się, że szpitale mają mieć mniej, nawet o 30%.